Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na dokładnie 3 marca 2020 roku. Zobaczymy, co tutaj się wydarzyło w ostatnich praktycznie już prawie dwóch dniach. No, w niedzielę nie było za dużo tych wiadomości, a w ostatnich praktycznie 12 godzinach doszło tutaj troszeczkę ich, więc jest o czym opowiadać. Zaraz do tego przyjdziemy. Najpierw zobaczmy coin paprykę i. Tutaj też się ciekawie dzieje. A więc Bitcoin 8911 dolarów. Zielono. W ostatnie 24 godziny ponad 4% w górę. Market cap 257 miliardów dolarów. Też 5% w górę. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, na pierwszym miejscu mamy Nexo 19%. Na drugim Algorand 18%. I na trzecim Ren 17%. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, a są takie, to jest Kyber Network, minus 9%. Na drugim jest, zobaczmy, DAI, minus 1%, i kolejnym jest For Next, niecałe 0,3%. Przejdźmy może do Twittera. Na pierwszym miejscu mamy Profeta, który mówi o tym, że za każdym razem, kiedy praktycznie dzieje się tutaj. Korekta na zwykłym markecie, to bersi, czyli niedźwiedzie za każdym razem są zniszczeni, przynajmniej od roku 2009. Po prostu czekają tutaj na wielki krach, ostatnio, przynajmniej od ostatniego roku. I właśnie tutaj ta osoba The Prophet mówi o tym, że często powtarzają, tak jak tutaj mieliśmy na przykład bombowanie w Iranie, też już powinniśmy spać o wiele. Niżej teraz koronawirus też powinniśmy spaść o wiele niżej, ale za każdym razem, kiedy mówią, że należy sprzedawać na zwykłym markecie. Oczywiście tutaj mówimy nie tylko kryptowaluty. No to niestety są tutaj niszczeni, bo widzimy, jak właśnie giełdy zachowały się przez ostatnie paręnaście lat. Nawet Scott Melker mówi o tym, że personalnie uważa, że to jest organiczna. Korekta, to co się dzieje na zwykłym markecie, a nie po prostu efekt odpowiedzi na globalne zachowanie całego marketu. Po prostu to jest tylko jego zdaniem korekta, która będzie tutaj oczywiście zapoczątkowana kolejnymi wzrostami po tej właśnie zdrowej korekcie. Także nie wiem. Co wymyślicie? Czy markety reagują teraz na koronawirusa? Czy jak niektórzy zastanawiają się tutaj nie, to nie do końca to, co się dzieje na zwykłym markecie, tylko po prostu zwykła korekta. I idziemy jeszcze wyżej na zwykłej giełdzie. A teraz dwa przeciwstawne założenia. Eric Trump, czyli syn Donalda Trumpa, twierdzi, że w jego opinii teraz jest najlepszy czas, żeby kupować akcje na giełdzie albo nawet tutaj na swoją emeryturę 401k, żeby tutaj wrzucić sobie. Mam nadzieję, że będę miał rację. Eric Trump odpowiada. Z drugiej strony mamy Noriela Rubiniego, który mówi, że to co się dzieje z koronawirusem i te wszystkie rezultaty tego będą podobne jak w 2008 roku. Pamiętamy, że Noriel Rubini, który nie do końca Pawa tutaj optymizmem do kryptowalut, ale przewidział w 2008 roku praktycznie ten krach na giełdzie, który mieliśmy. Czy tym razem przewidzi właśnie on? Czy syn Donalda Trumpa wie lepiej, czy to jest organiczna korekta, czy nie? Dajcie znać, co na ten temat myślicie. Najpierw mamy CZS Binance, który na Twitterze dodaje informację, że tradycyjne finansowe serwisy w ostatni Czasie nie radzą sobie aż tak świetnie jak na przykład Square, który ma tutaj dostęp do świata krypto w porównaniu do PayPala, Visa, Mastercard i American Express. Widzimy, że to są poniedziałkowe tylko wzrosty, no ale 5% na plus dla Square'a. Ja bym tutaj chciał widzieć troszeczkę dłuższe te wykresy, ale coś bardziej ciekawego się wydarzyło w ostatnich 24 godzinach, aż huczy w świecie krypto, już tutaj widzę w komentarzach. Ludzie też wymieniają to, że widzimy, że reputacja Binance jest postawiona na stół i nie tylko Binance, bo też oczywiście, zobaczmy kogo tutaj, Huobi i Poloniexa, bo około 46 miliona Steam Power zostało użyte, żeby po prostu przejąć, można tutaj powiedzieć, Steam blockchain. W prostym języku, żeby tutaj się nie rozwodzić. Justin Sun, CZ Binance i właściciele Huobi zagłosowali samowolnie tokenami giełdowymi użytkowników w swojej sprawie, żeby przejąć właśnie blockchain Steama. Zagłosowali po prostu na swoich świadków. Wiemy wcześniej, że deweloperzy ze Steam Chcieli się bronić przed tym, bo bardziej ufali byłemu właścicielowi niż temu obecnie. No ale widzimy, że jednak Justin Sun, CZ i chłobi tutaj akurat w tym przypadku się nie zmieniają. I jak akurat niektórzy zauważyli, tutaj zobaczmy, gdzie to dokładnie widzieliśmy. Aha, dokładnie tutaj zdjęcie ktoś jeszcze dodał. Bill Prack, CZ z Binance usunął już tego tweeta że tylko przez przypadek jest tutaj razem w tym fiasko Steama. Po prostu reszta sprzedaje tu za dużo fadu, czyli nieprawdziwych informacji. Mamy za dużo fejkowych reporterów. No i po prostu wszystko to jest zdecentralizowaną utopią. Tak czy tak jesteśmy o wiele lepsi niż fiaty i ciężko pracujący ludzie właśnie na to pracują, że mamy tą Decentralizację. I tutaj niektórzy dodali: przypadkowo, czyli jeżeli używasz siły do głosowania na stymicie ze swoich kont, na swojej giełdzie, to jest po prostu przymusowe albo przejęcie siłą. Nie robi się tego przypadkowo. I nawet jeżeli takie przejęcie nie będzie udane, to i tak są zablokowane. Te tokeny na 13 tygodni, czyli użytkowników tokeny. Jeżeli takie rzeczy zaczynają się dziać na Binance pod tym względem, to jestem ciekaw, co się wydarzy w przyszłości też na Binance pod innym względem. Zanim do tych innych względów przejdziemy, Lina Seshe dokładnie tutaj powiedziała, w czym leży problem. Nie w samym dpos czyli w Delegated Proof of Stake, a bardziej... Tutaj właśnie w tym słowie incentive, czyli po prostu musi tutaj być dobra wola wszystkich uczestników takiego systemu, żeby działali zgodnie z prawem. Gdy na przykład na poziomie giełd nie działają zgodnie z prawem, bo używają tokenów użytkowników do tego, żeby głosować, no to niestety cała ta, można powiedzieć, struktura nie ma sensu bo wszystko tutaj właśnie opiera się na tych incentyw, które, czyli zachęcie do ogólnego przestrzegania zasad. Tak samo tutaj w Deposie, tu mamy, no i niestety to nie zostało zachowane. Ja dodam ten link do Stemita, żebyście zobaczyli dokładnie ten artykuł, jak Binance, Polonix i Huobi przejęli Steam. Dodam też linka do nowego blogu Craig Wrighta, bardziej nowego artykułu właśnie na temat Binance i jak już niedługo może wyglądać strona Binance, jeżeli zostanie przejęta. Niestety, gdzie w tym blogu czytamy pod pojęciem decentralizacji w cudzysłowie, zdaniem oczywiście Craig Wrighta, Craig Wright udowadnia, że 24 godziny jest w stanie wyprać powiedzmy pieniądze na kwotę 2 milionów dolarów, zakładając 100 kont, gdzie dzienny limit bez KYC i AML -a. tam jest na 2 bitcoiny no i to z tego się właśnie robi te 2 miliony. Używając mikserów i innych rzeczy, może po prostu tutaj obejść prawo. I jeżeli chodzi o decentralizację albo system, który potrzebuje legalnych środków, czyli Osoby, które grają na giełdzie, tacy jak ja, ty, wy, którzy w sposób legalny próbujemy zagrać na dźwigni, po prostu zagrać na kryptowalutach, zachodlować, kupić je, to nasze środki, które są legalne, muszą w jakiś stopniu zadziałać w ten nielegalny sposób z tymi osobami, które chcą wykorzystać system. Tutaj dalej się dowiadujemy z tego. No i też chodzi o decentralizację że w tym momencie Binance jest o wiele mniej dystrybuowany jak Liberty Reserve, czyli wracamy znowu do tego słynnego powiedzenia Craiga Wrighta, gdzie Liberty Reserve zostało przejęte właśnie dlatego, że nie działało zgodnie z prawem. Nie było też dodatkowego powiedzmy Amela, KYC, a tutaj Binance na bardzo podobnej zasadzie pracuje. Dodaję do tego informację, że nie wiemy tak naprawdę, gdzie jest siedziba Binance, nie wiemy, gdzie ukrywa się CZ, mieszka na walizkach, w hotelach, no i żeby po prostu to się tak samo nie skończyło, jak z niektórymi giełdami. Także dodam linka do tego blogu. Możecie sobie spojrzeć, w jaki sposób są prane brudne pieniądze, ewentualnie za pomocą giełdy Binance. Nie widziałem, żeby tutaj się czepił do KuCoina czy. Innych giełd, powiedzmy. Na razie widzę, że tutaj najczęściej Craig Wright wypowiada się na temat Binance, także miejcie to na uwadze, żeby po prostu nie trzymać kryptowalut na żadnej giełdzie. Just in case. Nie Justin Sun, nie CZ, tylko Just in case, jeżeli chodzi o Binance. Daily Hodl amerykański rząd umieszcza 20 adresów Bitcoina na czarnej liście związanych. Właśnie z też praniem brudnych pieniędzy, można powiedzieć, przez północną Koreę albo grupę Lazarus, która wykorzystywała właśnie środki na około 2 miliardy dolarów, z czego 571 milionów są tutaj związane z kradzieżą w kryptowalutach. Czy to są jakieś giełdy, czy to są jakieś inne rzeczy? Także widzimy, że dwa adresy związane z dwiema osobami, z Tianem yin i Li. Jadong'em dokładnie, czyli dokładnie z tych adresów 20, ale związane z dwiema osobami, nie dwoma adresami. Także czy to będzie zablokowane z poziomu giełd? Nie wiemy, na jakiej zasadzie to będzie dalej tutaj brane pod uwagę, ale widzimy, że Stany Zjednoczone biorą się też za po prostu wprowadzanie na czarną listę tych adresów. You today tutaj mamy informację, że Ledger Nano już niedługo trezor dodadzą. Do swojego portfela offline albo do swoich portfeli offline solo, dokładnie ten token. Także już niebawem zobaczymy na ledgerze nano i trezorze. Ledgerze nano już teraz, a na trezorze troszeczkę później solo. Koń telegrafii na Bitfinexie też coś się dzieje. Może to jest związane po prostu z tym, że nie używa się tych par, ale około 50 par kryptowalutowych zostanie usuniętych z Bitfinexa 6 marca. Zobaczmy jakie są związane pary z Etherem, czyli dokładniej mamy Okex Token, Verge i Nucleus Vision, czyli EnCash. nie będzie dostępny w parze z Ethereum i parę innych. Oprócz tego z parami z Bitcoinem nie będzie Hydro Protocol, czyli HOT, i Medical Chain, czyli MTN. Może nie ma na to popytu, a może będzie usuwany po prostu z giełdy. Nie mam tutaj jednoznacznej informacji z Bitfinexa, a może coś się dzieje za kulisami, tego też nie wiemy. Na pewno tutaj mamy jeszcze dwie pary z DAI, czyli Omisego i 0x będzie też usunięty, więc no musicie sprawdzić cały raport wszystkich krypto, które są usunięte od 6 marca z giełdy Bitfinex. Nie tylko Binance, jeżeli chodzi o to, co się działo ostatnio z giełdą, czyli jakieś techniczne problemy. Też techniczne problemy mamy na aplikacji mobilnej Robinhood, czyli widzimy, że na tej aplikacji tradingowej właśnie tutaj niektórzy mieli problemy i Robinhood od razu wyszedł z wiadomością, że mamy problemy z naszym systemem, także będziemy tutaj naprawić je jak szybko tylko możemy. Ale niektórzy tutaj od razu wylali swoje niezadowolenie, tak jak Michael Roger, że był bardzo zadowolony z Robin Hood app do tej pory, ale to, co się dzieje ostatnio, to jest po prostu nieakceptowalne, jego zdaniem, bo to jest najgorszy tydzień w historii Robin Hood, gdzie takie rzeczy zaczynają się dziać. Co niektórzy nawet ostrzegają, że wezmą tutaj legalną stronę, i rozpoczną tutaj sprawę, powiedzmy, sądową, na to, że nie są dostępni w tych właśnie wrażliwych punktach, kiedy powinni tradeować, a inni, że jak tylko będzie wrzucona z powrotem online aplikacja, to wypłacą wszystkie swoje środki. Z Robinhood. dekrypt i mamy pełno dzisiaj wiadomości właśnie o tym, co mówiliśmy na początku, czy Binance właśnie pomógł przejąć Steam z Justinem Sanem. No tutaj nic inaczej niestety nie będzie. Nawet jak będziemy chcieli nagiąć ten artykuł, to i tak dojdziemy do tego, że faktycznie tak było. CoinTelegraph tutaj mamy akurat informację o local bitcoins. Co tutaj się dzieje? A więc uderzyliśmy w wolumen na siedmioletnim, najniższym poziomie. Na tygodniowym zobaczmy. A więc BTC na local bitcoins, na całej tej platformie, pewnie wiemy też dlaczego bo zostało tam wprowadzone KYC, no to niestety nie wygląda to za ciekawie, jeżeli byśmy sobie porównali do lutego 2019 roku 13 tysięcy bitcoinów było powiedzmy tutaj tradowane w lutym 2019 roku, w lutym 2020 niestety tylko 3 tysiące bitcoinów, także widzimy, że niestety na lokal bitcoins tutaj to zainteresowanie jest coraz niższe. Amby krypto i tutaj mamy wypowiedź z Chainalysis. Tutaj też moglibyśmy dopowiedzieć coś na temat Chainalysis, ale jak wrócę do Anglii, to może zrobimy też audycję na temat Chainalysis, co tutaj wyszło ostatnio też. Ale dobra, jeżeli chodzi o Bitcoina i prywatne kryptowaluty. Dlaczego kryminaliści wybierają bardziej Bitcoina nadal niż prywatne krypto, takie jak na przykład Monero? No i tutaj dostajemy odpowiedź właśnie Filipa Graduela z Chainalysis, że po prostu jeżeli chodzi o płynność, to numerem jeden jest Bitcoin. Dwa, łatwość powiedzmy przesyłania i zrozumienia ich zdaniem Chainalysis. Bitcoina jest o wiele łatwiej to zrobić niż na prywatnych kryptowalutach, gdzie można do tego używać pewnie różnych innych rzeczy, żeby no, ten kryminał upłynąć. O! nazwijmy to tak, czy terrorystyczne grupy. Dlatego Bitcoin tutaj jest nadal używany na pierwszym miejscu, chociaż zaznaczałem na samym końcu, że to jest tak i tak znikoma ilość do tego, co się dzieje w zwykłym świecie, czyli powiedzmy w świecie finansów. 1 marca mieliśmy też wiadomość o tym, że Ripple odblokowuje kolejny 1 miliard XRP ze swojego konta escrow. Zobaczymy, ile dokładnie zostanie użyte w tym miesiącu, też wychodziła wiadomość jeden dzień wcześniej, że na przykład BTC Manager pisze o Ripple, a dokładnie o bradzie Garlinghausie, który mówi, że jeżeli chodzi o Ripple i sprzedaż właśnie za pomocą tego XRP, tego uwalniania comiesięcznego z konta escrow, bez tego Ripple nie byłby zyskowny, rentowny, bez tej sprzedaży właśnie co miesięcznej XRP. Także niektórzy to wzięli na plus, niektórzy na minus, że jak to taka firma jak Ripple i bez tej sprzedaży nie mogą sobie poradzić po już tylu latach istnienia. Z drugiej strony wiemy, że bronią się tym, że to jest sprzedawane dalej jako forma, oczywiście promocji XRP. Także no, z jednej strony wiemy na co się godzimy, inwestując w Ripple. Dajcie znać, co Wy na ten temat myślicie. Daily Huddle i Ripple pracuje też nad uruchomieniem nowego sposobu przytrzymywania, czy też można powiedzieć uruchomienia kryptoaktywów na ledgerze XRP. Na przykład, jeżeli ktoś chce wprowadzić tutaj do obiegu stablecoina opartego o jednym dolarze, ale spegowanego, czyli złączonego z Ledgerem XRP, będzie to możliwe na przykład nie tylko w Stablecoinach, ale też w jakichś aktywach, które mają jakąś wartość. I taką najważniejszą funkcją tego jest to, że właśnie to będzie brane z tego całego pula płynności XRP. Czyli jeżeli mamy jednego dolara w stablecoinie, możemy w jednej chwili zamienić na jeden dolar w XRP w chwili obecnej, czyli cena jaka występuje, czyli wtedy nie będzie takiego widma straty, powiedzmy, jeżeli albo zysku, jeżeli oczywiście XRP idzie w górę lub w dół. Ok, przejdźmy na polskie newsy. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, A więc Bithub, który polski raper zarobił najwięcej na kryptowalutach? Bitcoin w polskim rapie. Tutaj zobaczycie yy, na Fight kryptowaluty 2018. Pierwszy i chyba najważniejszy, na pewno najpopularniejszy utwór to ten, któremu poświęciliśmy osobny artykuł. Ile jest kryptowalut w utworze kryptowaluty Takona Fight? Cały kawałek odnosi się mniej lub bardziej metaforycznie do świata cyfrowych walut, jednakże Bitcoin zajął stałe miejsce w refrenie. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod materacem trzymam Bitcoina. Także widzicie, że tutaj akurat mamy taki utwór. Potem mamy jeszcze inne, także tutaj przeczytacie właśnie w tym artykule, jak w świecie rapu występuje oczywiście Bitcoin w tych utworach. Kolejnym na BitHubie, jaką rolę odgrywają wieloryby na rynku zdecentralizowanego hazardu, czyli gry hazardowe to jedne z najpopularniejszych kierunków zdecentralizowanych aplikacji DAP. Okazuje się, że wieloryby śmiało przyjmują kontrolę na tym rynku. Czyli Tutaj dowiecie się statystyki na temat Trona, EOSa, Ethereum i innych rzeczy. Kolejnym artykułem na Bithubie, chatka kryptodziadka i hadera Hashgraph, część druga. Czyli tutaj dowiecie się oczywiście o haderze Hashgraph, co sobą reprezentują cały ten blockchain. Jest tutaj opisany i do tego to jest część druga. Bithub, analiza techniczna rynku kryptowalut, analiza BTC, Ethereum, Litecoina i złota. Dalej, też na BitHubie dowiemy się o rankingu kryptowalut na luty 2020. Szmaragd, który zmienił się w Rubin, czyli porównanie stycznia jako szmaragdowym okresem do lutego, który przybrał barwę Rubinu, niestety. No, i dalej na BitHubie opodatkowanie kryptowalut w 2020 roku według Sławomira Mencena, czyli Sławomir Mency na swoim kanale, na który. Serdecznie zapraszam, mówi właśnie o podatkach, też dokładnie, co się dzieje w kryptowalutach. Jeżeli chodzi o bitcoin.org, tutaj mamy Akbank w Turcji, zostaje pierwszym bankiem, który bezpośrednio zintegrował się z Binance. Także widzimy, że w poniedziałek 2 marca Binance ogłosił, że Akbank, jeden z największych banków w Turcji, stał się pierwszym bankiem, który kiedykolwiek bezpośrednio zintegrował się z Binance, czyli widzimy, że to ma 770 oddziałów w całej Turcji i nagle zaczyna współpracować z Binance. Także świetna informacja oczywiście dla Binance. Miejmy nadzieję, że to wszystko, co się dowiadujemy na boku o Binance, to jest tylko fat, jak to zaznacza CZ. Bitcoin.pl.org, CTO Teter opowie historię USDT na nadchodzącej konferencji, czyli na konferencji oczywiście... Zobaczmy, jaki. Aha, czyli to jest Cryptocompare Digital Asset Summit w Londynie 10 marca, czyli Paula Ardoino przedstawi sytuację Bitfinexa i Tethera na tej konferencji. Tokeneo odważnie, dlaczego bitcoin będzie kosztował nie 100 tysięcy dolarów, tylko 1 milion dolarów. Bitcoin osiągnie za około 2 lata wolumen rynkowy stanowiący 90% zaplanowanej przez swego twórcę ogólnej liczby. 21 milionów bitmonet. Bit pozostałe 9% Bitcoinów zostanie wydobyte do końca 2030 roku, a pozostały 1% do końca 2040. O ile mi się dobrze wydaje, to chyba do 2140 roku 1% Bitcoina będzie się wydobywał przez około 40 lat. Także tutaj wydaje mi się, że jest błąd w tym artykule. Sprawdźmy bardzo szybko. Tak, dokładnie to jest w 2140 roku, gdzie nagroda za blok będzie pomniżej 1 Satoshi'ego. Ale możecie w tym artykule dowiedzieć się, dlaczego Bitcoin nie będzie kosztował 100 tysięcy, tylko 1 milion dolarów. Na komparyk, ile BTC musisz mieć, by należeć do 1% najbogatszych inwestorów kryptowaluty. Więc czy 0,28%? Bitcoina Wam wystarczy, dowiecie się w tym artykule, komparik. Bitcoin mining, jedna transakcja zużywa tyle co jedno gospodarstwo domowe. Alex de Vries, założyciel Digiconomist, dokonał właśnie tej analizy. Według de Vriesa pojedyncza transakcja w sieci Bitcoina zużywa tę samą ilość energii elektrycznej, która jest potrzebna do zasilania brytyjskiego gospodarstwa domowego przez 59 dni. Czy na przykład przeprowadzenia 780 tysięcy transakcji na platformie Visa, lub 52 tysięcy godzin strumieniowego przesyłania wideo na YouTube. Także, jeżeli chodzi o tą analizę, to faktycznie, jeżeli w tym bloku nie ma, powiedzmy, miliona, dwóch milionów, pięciu milionów transakcji, wiecie, gdzie dążę z tym pewnie, no to na BTC w tym momencie jest taka cena za, powiedzmy, czy takie zużycie energii. Za wysłanie jednej transakcji, bo naprawdę tych transakcji nie ma wiele w jednym bloku. Jeszcze mamy też inne dane, na przykład ponoć dziś około 4 miliardy jednostek wydobywczych walczy o udział w podziale nagród za wykopanie nowych bloków. De Vries zapewnia, że aż 98% kopalni nigdy nie zweryfikuje transakcji, co powoduje ogromne i nieproduktywne wydatki na energię elektryczną. W pewnym sensie uczestniczą w masowej loterii, uważa. Szokujące jest to, że średni okres eksploatacji maszyny do wydobywania bitcoinów wynosi półtora roku, ponieważ mamy nową generację maszyn, które lepiej wykonują te obliczenia. Oznacza to, że 98% urządzeń w trakcie ich życia nie jest w stanie wykonać obliczeń, które faktycznie przyniosą nagrodę, a więc reszta działa bez sensu przez kilka lat, zużywając energię i wytwarzając ciepło, a potem są po prostu niszczone, ponieważ nie można zmienić ich przeznaczenia. To niesamowite, dodaje ekspert. Niektórzy uważają, że tutaj są błędy w obliczeniach, bo niektóre dane wcześniejsze pokazują, że przynajmniej przez połowę by trzeba podzielić to co mówi raport Alexa, więc no tutaj już musicie dojść do swojego konsensusu tej informacji, więc no, zapraszam, żeby przestudiować temat. Komparik, Bitcoin bez All Time High w tym roku. Halving BTC pomoże osiągnąć szczyty w 2021 roku. Kubiak, I Love Crypto tutaj się wypowiada na ten temat. No i na samym końcu zobaczmy jeszcze e, oczywiście nasi polscy youtuberzy. Encyklopedia Kryptowalut, co słuchać na YouTube? 5000 subskrypcji, coraz bliżej analiza rynku krypto i krypto maraton. Także zobaczcie, niewiele brakuje encyklopedii. Do 5000 pomagamy wrzucać się tutaj na kanał encyklopedii. A jak? CryptoDev, analiza projektu Verge. Pierwszy odcinek. Fox Bucksik, kopać każdy może, część 65. Kopiemy Ethereum. I chyba tutaj jest Zilika, Dual Mining. I co warto kopać w marcu. 2020 roku, Fil konieczny, analiza Bitcoina, 2 marca, Piotr Misiurek, rozwadnianie Bitcoina i zasady Ray Dalio, kolejnym jest FX Max, grasz na spadki, sprawdź ETF na warszawskiej giełdzie, kolejnym jest raport. Bitcoin jeszcze spadnie, a co uważać, Ethereum po korekcie, co dalej, ADA, BNB, Chili's, kryptokamikadze, Tutaj mamy akurat Bitcoin na XRP, Ledgerze. Jak utrzymuje się Ripple i kryptokazanie? C19 strach czy zagrożenie? Czarny łabędź. Black Prezesa, odwyż na rynkach kryptowalut, akcje surowce Forex, przegląd rynków. I jeszcze mamy Ptakun Damian Show. Panika na rynkach, czy to już Bessa? Bitcoin, giełda papierów wartościowych SP 500. No i przejdźmy do. Komentarze. Chyba Mike jeszcze ma blokadę na YouTube, także Majka Satoszyjego chyba jeszcze nie ma. Bartek Brave. Ciekawy odcinek. Wartościowe są informacje, nad którymi można się głębiej zastanowić i w oparciu o własne przemyślenia i doświadczenia może to dać ciekawy efekt. Czyli The Simpsons. Gematria. Widziałem, że Wam się podobają te teorie spiskowe. Ciekawe jest to, że jak odwrócimy sobie TS od drugiej strony, to będzie ST czyli śliski temat. <noise> Także wszystko tutaj się łączy w jedną całość i no to jest ciekawe, to jest ciekawe co się dzieje. Szykuję od razu ten drugi odcinek i trzeci teorii spiskowych, które są ciekawe, mi się wydaje, jako na spojrzenie z drugiej strony po to na to wszystko. A Paul, moim zdaniem od dzisiaj zaczynamy jazdę w górę na Bitcoinie i Altach. Oby, oby to się wydarzyło. Piotr Kłodziński. Fenio, mogą udostępnić Twój materiał? Nie ma problemu. Jeżeli chcecie udostępnić materiały, ja tutaj nie mam z tym żadnego problemu. Puma Melemon, albo Puma Lemon robi się coraz ciekawiej. Thanks, Fenik, się nie ma problemu. Zobaczmy jeszcze tutaj chwilę. Monylek. I bądź tu mądry i pisz wiersze. Pewnie powinno być. Jednak to, że elita tego świata wie coś więcej, chyba nie ulega wątpliwości. Dokładnie. Tutaj nic dodać, nic ująć. Artur Nowicki. Świetne. Więcej będzie. Będzie na ten temat więcej. Zobaczę, kiedy mi starczy tutaj czasu na tych wakacjach. Scyzor, witam ciekawie, daje do myślenia za dużo przypadków i zbiegów okoliczności. W każdym razie nie zaszkodzi się zapakować w XRP lub inne krypto, jeżeli okaże się, że mają rację do końca życia. Będziemy żałować, że wiedzieliśmy o tym i nie skorzystaliśmy z takiej okazji. Pozdrawiam. Hmm. No, dlatego wychodzą takie wiadomości. Zobaczymy, czy dalej będzie o XRP, czy też o innych projektach. Robert Gold, pomyśleniu co stanie się, jeśli oni stwierdzą, że wirus, jaki wirus, może przenieść się przez fizyczne pieniądze. Dokładnie tak jak wymyślili to w grze The Division i w pewnych innych produkcjach Hollywood i wtedy na masową skalę będą używać wirtualnych rozliczeń, nierealne, w dzisiejszych czasach nic mnie już nie zdziwi. wtedy krypto będą ok. Wyobraź sobie to całkiem realne zagrożenie i całkiem dobre i bezpieczne rozwiązanie problemu kryptowaluty, tak? Bo już waluty zwykłe przenoszą zarazki, także lepiej, czy wirusy oczywiście, także już lepiej przejść na bezgotówkowość. No, racja, też tak może być. XY, dzisiaj zjadłem niechcący pomysł na obiad, na śniadanie. Czy to oznacza, że zginę? Winianry w Gematrii to Dies of Drug Overdose. <noise> Może powinienem kupić XRP, żeby oszukać przeznaczenie. <noise> Dokładnie. Nie wierzcie tego to na serio, ale coś z tego można wynieść. Zawsze, zawsze powtarzam, że no takie rzeczy są naprawdę ciekawe. Waldek, super materiał, Polska bez gotówki, agenda 21 ONZ, i nie trzeba być szerokim holsem, żeby połączyć kropki. Upadek dolara, załamanie systemu finansowego są całkiem realne. Dedolaryzacja Rosji oraz ogromny skup złota przez Chiny. No i ciekawa strona, szczególnie prognoza populacji USA na 2025 rok. Dokładnie. Dedolaryzacja to ciekawe stwierdzenie w Rosji. Ale racja, racja też to może się wydarzyć. Może przejdziemy na zupełnie inny system, już niedługo. Nie federalnych rezerw. To będzie ciekawe. Mam też, mam. Psychopaci nie potrafią nic tworzyć, jedynie odtwarzać. Dlatego uważam, że literatura, bajki, a nawet gry komputerowe mają ogromny wpływ na psychopatycznych rządzących, którzy odtwarzają w rzeczywistości to, co zobaczyli, przeczytali. O! Ciekawe podejście. Nawet gdzieś tutaj ktoś dodał chyba na Discordzie link jak Simpsonowie przewidzieli z dokładnością do nazwy koronawirusa. Nazwa jest ta sama. W Simpsona chyba w 94 lub 97 roku, teraz nie pamiętam dokładnej daty, ale jest odcinek o koronawirusie. Tak samo jak odcinek, jeżeli byście sobie obejrzeli. W hollywoodzkim filmie z 2011 roku, gdzie wszyscy oglądają teraz to na umór, o nazwie Contagion. Dokładnie ta nazwa Contagion dokładnie się pisze. Jest wiele podobieństw w tym filmie do tego, co się dzieje właśnie teraz, też z Wuhan. Tam się rozbiega ta akcja tego wirusa na podobnej zasadzie i nawet można powiedzieć, remedium, czy to, co pomaga przeciwko temu wirusowi, pomogło też chyba w jednym kraju na zwalczenie, powiedzmy, symptomów tej choroby koronawirusa. Teraz, to jest ciekawe, co się dzieje wokoło. Także często Hollywood chce nam przekazać pewne wiadomości dużo, dużo wcześniej. Okej, okay. tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.